potwierdzą tą informację takiego zawodnika, żeśmy, że tak powiem, zakontraktowali. Nazywa się Paul Grishok. Jest to zawodnik, który w ostatnim czasie występował w zespole Widzewa Łódź w Ekstraklasie. Był zawodnikiem wolnym, bez kontraktu, dlatego, że tak powiem, są preferencje takie, że po okienku transferowym takiego zawodnika można zakontraktować. Uważamy, że pomoże nam tutaj ewentualnie w grach, które nas czekają. Jest to zawodnik, który pozycja jego na boisku jest to skrzydłowy. Co mogę więcej powiedzieć? No, wzmoże nam rywalizację na tych pozycjach. Często z trenerem analizowaliśmy wszelkiego rodzaju sytuacje meczowe, stwarzania sytuacji i uważamy, że na tej pozycji potrzebny jest zawodnik, który będzie potrafił wygrać pojedynek jeden na jeden i ewentualnie dograć piłkę, dośrodkować. Także myślę, że to będzie z pożytkiem dla nas. Czy wygra rywalizację i na ile, że tak powiem, jest na chwilę obecną przygotowany, to ocenimy w treningach. Bierzemy go pod uwagę do 18 meczowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w treningu. Zawodnik szkolony w Niemczech, wychowanek Bayer Leverkusen, grał też w Servette Genewa 2 sezony temu, w 11 spotkaniach wystąpił. Notabene ciekawostka, strzelił nam 2 bramki w meczu przegranym z Widzewem sparingowym w Kleszczowie zimą, w którym mieliśmy okazję grać przeciwko Widzewowi. Jest to zawodnik, który niefortunnie w trakcie poprzedniej rundy stracił miejsce w pierwszym składzie Widzewa poprzez kontuzję. Koniec sezonu, że tak powiem, okres rekonwalescencji przechodził, skończył mu się kontrakt, ale od 7 tygodni regularnie trenował z zespołami na Śląsku. Mamy takie informacje, żeśmy tą sprawę pilotowali i myślę, że po ocenie jakiejś jego przydatności bezpośrednio na treningach to będziemy wiedzieli więcej. W Grudziądzu już trenował? Tak, wczoraj odbył pierwszy trening. No, zobaczymy. Dziś będzie drugi i ocenimy, czy będziemy mogli technicznie brać go pod uwagę ze względów jeszcze zgłoszenia go w Związku Piłki Nożnej, aczkolwiek także pod względem przydatności i aktualnej formy pod kątem jutrzejszego meczu z Piastem Gliwice.